Witajcie na kanale Kwasogranie. Ostatnio dokonaliśmy wzmocnień zespolnych. Po Skocji dołączył do naszego zespołu i zmierzymy się w takim razie z Tottenhamem. Z Tottenhamem, dawnym jego klubem. 2 miliony 900 to nie był transfer dość drogi dla nas, a zobaczymy, czy będzie z pożytkiem. Chciałbym sprawdzić, jak Westbrook, jak Mendes Finlayson wyjdą w pierwszym składzie. Scarlett, Martinowicz, Fulgencio, Allen, Pascal, Grabar. W takim składzie chciałbym zobaczyć drużyny Bristol Rovers na to spotkanie. I mam nadzieję, że ten mecz będzie przyjemny i dla Was, i dla mnie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym filmikiem. I mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy ten wieczór razem, bo chyba ten odcinek pójdzie wieczorem. No zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Tottenham już rozpoczął. Białe koszulki granatowe, spodenki Finlay, Bida. Wysokim pressingiem podchodzą piłkarze Bristol Rovers. Od razu próbują odzyskać piłkę, doskoczyć. No, nie powiem, żeby nie przynosiło to efektów. Na razie, oj, teraz błąd obrony. Błąd obrony Grabara, no i niestety 1-0, czwarta minuta. Zobaczmy, czy tutaj nowy nabytek, tak jest, Pat Scocci popełnił błąd w kryciu, no i interwencja nieudana, szkoda. Osimhen zdobył bramkę, jest Son. Mendes zatrzymany, oj, tutaj Son. Widać doświadczenie tego piłkarza, pomaga w grze Osimhen. No troszkę problemów mają piłkarze Bristol Rovers na początku tego meczu. Źle weszliśmy w to spotkanie, ale może się jeszcze ułoży. 11 minuta, sporo czasu do końca. Bida, Praszelik do Finlaya. Finlay próbował oddać strzał, nawet nie wiem, czy nie oddał, ale bardzo nieczysto trafił w piłkę. No i niestety. Niestety piłkarze Tottenhamu no, będą mieli okazję teraz znowu na kontratak. Rebui traci piłkę. Chciał się zrewanżować za tamtą sytuację Pat Scocci, ale na ten moment no, kolejny raz traci przy tym wyprowadzeniu Grabara. Odprowadził piłkę wzrokiem. Mendes, Bida, Praszelik już ma futbolówkę na nodze, strzela, jest 1-1, Tottenham, 23 minuta, mamy w końcu bramkę. Po co nam Scarlett, jak i Praszelik, no jest gwiazdą, jest gwiazdą. Praszelik. Rodrigo z Madsenem będzie próbował zablokować. Tam nie wiem, czy nie będzie. No, myślałem, że będzie czerwona kartka. Próbował Madsen zablokować ślizgiem ten strzał. Dobrze, że nie w polu karnym była piłka. Grabara. Spore problemy w grze obronnej mają piłkarze Bristol Rovers. Faulowany tym razem Madsen, będzie żółta kartka. Czerwona kartka, André Christensen. Gramy 11-10. No, nieczyste zagranie naszego przeciwnika, no i tutaj szansa dla piłkarzy Bristol Rovers, 34 minuta, więc sporo czasu będą grali w przewadze.
jest Fulgencio, zabiera się z obrońcą Tottenhamu na plecach, no i minutę po faulu zdobywa bramkę na 2-1. Piękna sprawa. Wracamy do gry. Na razie jakoś para Mendes Finlay nie pokazuje tego, czego bym oczekiwał, czyli nie dyrygują tym środkiem w taki sposób, żeby te akcje dochodziły do napastników. Teraz dobrze powrót tutaj. No raczej przesunięcie, napastnik został przesunięty na obronę. Teraz Finlay, Tomkinson, Mendes, Ebui, jest Vida, jest Finlay, Valencia, jeszcze jeden zwód Valencii, Madsen będzie próbował show z dystansu, Mendes wraca po piłkę, ale tym razem sędzia zakończył spotkanie, nie pozwolił już rozegrać dalej tej akcji. Jest 2-1 i całkiem spore szanse, że dowiedziemy to zwycięstwo. Teraz ta gra Bristol Rovers w ostatnich minutach wyglądała naprawdę dobrze. Matsa. Valencia zyska nowego konkurenta na swoją pozycję w nowym sezonie. Przyjdzie do nas Serb z Saint-Étienne. Ale teraz musimy się skupić na grze obronnej. Madsen traci piłkę, Grabara, no i tracimy bramkę. 10. minuta, 2 bramki. Czy to obrona? No, nie popisuje się na razie. Madsen, kolejna akcja przez Madsena. Tomkinson. Ebui. Bez większych problemów Ebui poradził sobie tutaj ze środkiem. Podaje do Praszelika. Praszelik. No i Henderson łapie piłkę w środku. Bardzo ładnie. Fulgencio. Vida. Świetnie Praszelik próbował zaatakować Hendersona. Chciał wejść z tą piłką do bramki. To mogło się udać. Teraz Madsen ograny w tak zwanym, no, można powiedzieć, trójkącie, aczkolwiek tylko dwóch z zawodników brało w tym udział. Fulgencio. Myli się teraz Tomkinson, Madsen i już wychodzą piłkarze Bristol Rovers z kontrą. Dobrze, teraz Finlay jeszcze łapie metry. Finlay, Mendes. Piłka niedokładna do Praszelika. Mendes wyskoczył wysoko. Jest Praszelik. Zagranie do Finlaya. Finlay kontuzjowany, ale zdobywa jeszcze bramkę. Będzie potrzebna zmiana. Finlay będzie Allen. No i chyba Scarlett Zabidę. Valencia, wrócił Valencia po piłkę. Na chwilę udało się ten atak powstrzymać. Praszelik z przodu tylko Scarlett, do niego zagranie, ale będzie na pewno czekał na partnerów. Fulgencio. Fulgencio idzie na obiegę Bui, wybiera Praszelika. Jest Allen, a ile tutaj zabrakło precyzji przy tym podaniu. Szkoda.
prawda, tej straconej szansy na fajną kombinacyjną akcję Madsen-Rodrigo. Kolejny raz Madsen z Rodrigo przegrywa pojedynek przy lewy obrońca. Madsen. Allen. Raszelink. Scarlett. Pierwszy strzał Scarlett w tym meczu. Valencia robi tam przed polem karnym Ebui, ale tutaj no niestety mieli się aż obrońca, no i może być problematycznie. Dobrze, nasz nowy nabytek zacznie na krew. Przez chwilę wydawało się, że będzie ciężko Ebui, Scarlett, czy poradzi sobie tutaj z obrońcami Tottenhamu? Nie sądzę. Mendes. I koniec tego meczu. 92 minuta. 3-2 dla Bristol Rovers. Zdobywamy 3 punkty. Ważne 3 punkty. Zobaczmy, jak wygląda gra obronna dzisiaj. 6-9 i chyba co bardzo słabo, ale tutaj Grabara 6-1 jak zwykle, jak zawsze Grabara dostawał dobre Rodrigo dzisiaj, bardzo dobry mecz. Pedri, ok. Loriente, no, mocny skład, aczkolwiek no, nie dowieźli, może gra dziesiątkę sprawiła, że gdzieś tam się pogubili tej kalkulacji, no ale niestety nie dowieźli. Dla oczywiście Tottenhamu niestety, bo dla nas to bardzo dobra informacja. Fulgencio odrzucamy, to jest nasz najlepszy zawodnik, najlepszy prawie zawodnik, który no, jakby nie, no raczej nie jest na sprzedaż na ten moment. Zresztą czy starym za niedługo, 8 pozycja, jak widzicie, zbliżamy się, gonimy powoli tą czołówkę i zastanawiam się, czy Meleke nie wystąpi w podstawowym składzie, ale tutaj muszę przyjść. Jestem ciekaw, czy tylko 3 400 000 metr. 23 lata, ok. No będziemy przeglądać jeszcze zawodników na pewno. Tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość kilku graczy pozyskamy, kilku odejdzie w przyszłym sezonie. No, cały czas przebudowujemy tą drużynę. Chciałbym pozyskać na pewno w kolejnym sezonie, bo wiem, że na ten moment nie mamy szans tego zrobić, ale w kolejnym sezonie chciałbym albo Graciego, albo Olise pozyskać. No a z obrońców Diallo będziemy celować w Diallo. Tutaj może nam się to udać i O'Hara też jest na naszym radarze, ale tak wszystko ma swój czas, więc no zobaczymy, jak to pójdzie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.